nasz układ ruchu jest skonstruowany, a właściwie rozwinął się w toku naszej ewolucji i jest on dopasowany do prawidłowej wagi ciała. Każde zwiększenie wagi ciała będzie powodowało przeciążenie w układzie ruchu. Oczywiście ma on pewną tolerancję, zarówno ma zdolności do dopasowywania się, jak i do regeneracji, czyli istnieje pewna granica tolerancji, ale nadmierna waga ciała, otyłość z pewnością prowadzi do problemów w układzie ruchu. Zwykle one są niestety niewidoczne od razu, to znaczy mamy ludzi otyłych w wieku 30-40 lat, oni właściwie czują się dobrze, nie widzą tego problemu, ale oni cenę za tą wagę, za ten swobodny tryb życia, za swobodną dietę zapłacą kilka lub kilkanaście lat później. Z metabolizmem jest troszeczkę inaczej. Są to często rzeczy, które są nam jakby zaprogramowane przez naturę. Są to wady genetyczne, są to pewne problemy, choroby, na które nie mamy wpływu. One również potrafią w sposób bardzo istotny skrócić żywotność układu ruchu. Dlatego bardzo ważne, a niektóre z nich bardzo dobrze się leczą, choćby dna moczanowa. Wydaje się, że rzadko spotykana, ale świetnie się lecząca, jeżeli pacjent przyjmuje leki, jeżeli stosuje się do zaleceń lekarza prowadzącego. To ona nie może bardzo, bardzo długi czas albo nawet nigdy nie dać efektu w postaci zniszczeń w układzie ruchu. Cukrzyca, kontrolowana cukrzyca, kiedyś ogromny problem medyczny. Jeżeli w tej chwili jest dobrze kontrolowana, to mamy sportowców, mamy ludzi ocierających się o mistrzostwo świata z cukrzycą. Ale jest to problem. Jest to problem, który jakby jest pierwotną przyczyną chorób układu ruchu.